Dobra. Live, ale będzie odcinek, w którym postaram się omówić aktualizację gry po prostu z poziomu gry. Więc tak, najpierw będziemy potrzebować HTTP request, który wykona żądanie, który HTTP requesty właściwie, które wykonają żądanie do kilku serwerów w jednym czasie, żeby sprawdzić, jakie są dostępne wersje. Jeśli request się uda, zostanie zapisany plik i funkcji proces delta funkcji initialize jest sprawdzane istnienie plików. Jeśli istnieje, to jest dodany do item list i temu na on nazwie takiej, jaka jest nazwa wersji, i w rich text label jest dodany tekst, że wykryto wersję V07.2.08 do pobrania. No i tak, tutaj jest też w funkcji ready dodaje się item w item list w V07.2.07.current version, żeby po prostu użytkownik wiedział może, jaką ma wersję. I ten item ma domyślnie indeks 0, więc tutaj jest return i każdy nowo dodany przez funkcję initialize item będzie miał kolejno indeks 1, 2 czy 4. I w przypadku tutaj muszę to pozmieniać troszkę. Jeśli zostanie wybrany, kliknięć po prostu item o indeksie 1, zostanie zmienna. Tutaj version download zostanie ustawiony na 07.2.07, nawet tak na 8. I po wybraniu każdego itemu zostanie tutaj dodane add text, wybrana wersja, i tutaj z tego się pojawi numer wybranej wersji, numer, nazwa wersji, wszystko jedno. I tak, jeśli zostanie naciśnięty przycisk pobierania, w pierwszej kolejności zostanie dodany, zostanie ustawiony plik pobierania, czyli no plik zawierający aktualizację. Potem zostanie wykonany request do serwera, z tym, że tutaj jest to miejsce, zamieni się na numer wersji. Na numer wersji i tutaj możemy wstawić dowolny plik, na przykład update pck. No i to się pobierze. Uwierzcie, to działa. No i zostanie dodany tekst, czyli resolving code, got editing download server, receiving downloading, bla 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 bla. Kurna, nie mogę sobie tego zaznaczyć. No i jest.
tutaj ktoś zapyta, czemu jest aż 5 HTTP requestów. Ten request jest od pobierania pliku z aktualizacjami, wszystkie pozostałe są od sprawdzania, czy dana aktualizacja jest już dostępna do pobrania z serwera. I jest ich 5, dlatego że nie mam pomysłu, jak to zrobić w inny sposób, a przynajmniej będą sprawdzać wszystkie wersje, jakie mają sprawdzić w jednym czasie. To jest taki plus. I dlaczego to jest dodany timer? Dlatego, że w funkcji ready są sprawdzane wszystkie dostępne wersje i są zapisywane pliki. I dopiero jak założyłem, że po prostu w white time 1 powinny się wszystkie pliki pobrać i po prostu wtedy zniknie taki panel, który informuje o wczytywaniu wersji i zostanie wykonana funkcja initialize, która sprawdzi istnienie plików pobranych przez HTTP requesty, które się uruchomiły w funkcji ready i doda odpowiednie itemy do item listu oczywiście. No i to by było na tyle. Nawet krótkie nagranie wyszło, to będę kończył. Czy się z wami żegnam.